Witajcie. A nie będzie zdjęcia? Wiecie, będzie za chwilę. Albo dalej widać Gorbaczowa. Tak, ale nie widać już moich biegów tak bardzo. A co o to chodziło? Witajcie w tagu perfumowym, który wymyśliła, chociaż nie do końca, Anecznik, ponieważ pytania wzięła od swojej włoskiej koleżanki. Namiary na jej kanał rzucę wam w opis. Próbowałam znaleźć ten takt, ale tam jest ich tyle, naprawdę tyle, że czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie tagami żyją. Ja nie pamiętam. Piktogramy. Takie trochę. Ale wiecie, co to jest ciekawe, bo można niektórych rzeczy się dowiedzieć, choć przyznam wam się szczerze, że niektóre z tych pytań sprawiły mi trochę problemu z różnych względów. Stylistycznie przede wszystkim. Takich trochę, tak. Trochę nie zawsze rozumiałam dokładnie, o co mi chodzi. W każdym razie, żeby nie przedłużać, zaczynamy tak perfumowy. On też będzie odpowiadał na pytania. Okej. Okay. Ja przede wszystkim postaram się to po polsku pytania przeczytać. Bo wy nie wiecie, że to jest pan pisarz. Tak. Znaczy pisarz ten jest. Powiem tak, no. Czytaj, po prostu czytaj. Nawet ja także nie piszę po polsku. Tak to ujmę. Ania, z przymrużeniem oka. Czy używasz wszystkie perfumy, które posiadasz? I po polsku. Czy wszystkie perfumy, które posiadasz, są przez ciebie używane? Odpowiedz ty mi. Ja najpierw. Oczywiście, używam wszystkich. Jeżeli są jakieś, których nie używam, to idą w świat. Bo po to je mam, żeby je używać. Mimo tego, że się zrobiła z tego całkiem niezła kolekcja. Ej, właśnie. I zaraz wam coś powiem, bo przejdziemy do pytania drugiego. Ja nie używam. Są niektóre, których... Znaczy... Używam, czyli coś nimi pryskam. Bo na siebie nie nakładam, jak to się fachowo mówi, ale na przykład dolewam do prania, odświeżam pomieszczenia, ubikacje niektórymi, bo... Bo wiem, że ich nie użyję. A nie są takie pasujące do mojego trybu życia, chociaż ładnie pachną i tyle. Drugie. I drugie pytanie. Czy posiadasz perfumy? Sygnaturę zapachową. Po polsku. Czy posiadasz swoją sygnaturę zapachową? I teraz tak. Odnosząc się do tego pierwszego, co powiedziałaś, nie możesz powiedzieć, że posiadasz, bo jak masz ich tyle perfum, wszystkich używasz, czyli nie masz żadnych. No i właśnie tak miałam zamiar powiedzieć, że nie mam sygnaturki zapachowej, ponieważ zbyt wiele zapachów mi się podoba. Są takie, których używam częściej niż inne. Mam takie fazy na przykład. Teraz latem Lovely, Girl of Now. Niedługo będzie denko, pierwsze wydenkowane perfumy przeze mnie. Kocham, uwielbiam, ale też lubię przeciekanie na Essence Absolu. Lubię też Reset Collection Le Parfum. Mnóstwo Angela też lubię, także jest wiele zapachów, które mi się podobają. Co to znaczy wydenkowane? Wydenkowane, czyli wypsikane do końca. Że widzisz dno, mój drogi. Nowego słowa się nauczyłem, wydenkowane. Nie martw się, ja też z YouTube'a. A czy o nim dowiedziałam, że istnieje. Zdenkować, wydenkować coś. No. Wydenkuję, niedługo. No. Ty masz jakieś wydenkowane? Te, które się potłukły, albo je wylałem, po goleniu głowy wylałem je, żeby się, tobą się skończyła akurat ten aftershave. Aftershave. No a sygnaturkę masz? Nie. Nie mam, bo na razie mnie na nią nie stać. Wiem, co chcę, ale na razie mnie na nią nie stać, bo zamówienie minimalne jest od 1000 sztuk. No, także na razie nie. Na razie nie, ale planuję. Ale mam. Dobrze. Trzecie. Pytanie numer 3. Po jaki rodzaj / typ perfum sięgasz najczęściej? Tego to nawet nie potrafię po polsku przeczytać. Ty czy ja? Nie no, ty oczywiście najpierw ty. Wy wiecie, że ja lubię słodziaki. Tutaj się w tej kwestii nic nie zmieniło. Musi być słodko, ciężko, zawiesiście, intensywnie. Takie lubię. Lubię też sięgać po świeżaczki, ale ogólnie, jeżeli miałabym wybrać między perfumami słodkimi a świeżymi, wybrałabym na pewno słodkie. Czyli jak wsadzisz frezję do whisky, one tak robią tup, pąki. Tak.
Pąki. No wiem. Nie, jeżeli chodzi o typ perfum, bo domyślam się, że chodzi o bazę i o ich tak zwaną intensywność, ciężkość, trwałość. W ten sposób się to łamie. No bo owoce są najmniej trwałe i kwiatki i tak dalej, i tak dalej. To nie, no to u mnie to przyprawy. Przyprawy. Cynamon, wanilia. I tytoń. Tytoń korzenny, o tytoń, tak. Migdały. Migdały też są dobre, no. No i z tych drajsów cholernych, które na mnie okropnie śmierdzą, ale podobno dobrze na mnie pachną, to ten fiołek diabelski. Fiołek, tak. Fiołek! Ładnie na mnie pachnie, jakby nie lubię. Nie wiem, dlaczego mi się kojarzy ze szpitalem i z maszyną, to lubię ping. Brrr, nie lubię. I ciągle to samo. Ciągle ping. Tak. I tyle. Numer 4 teraz, tak? Tak. Ja czytam, bo nie byłem w stanie zapamiętać. A pamięć mam całkiem dobrą. Czytaj. Wybierz tylko jedne perfumy, bez których nie mógłbyś żyć. Logicznie to pytanie jest bez sensu, ale jeżeli bierzemy pod uwagę emocje, to nie ma czegoś takiego, bez czego nie mógłbym żyć. Więc perfumy na pewno nie są na jakiejkolwiek liście. No to tyle ode mnie. No u mnie też. Kocham perfumy, lubię perfumy, uwielbiam perfumy, ale nie ma takiego zapachu, wiecie, bez którego nie potrafiłabym żyć. Znaczy domyślam się, o co mogło chodzić, w sensie takie, że wiecie, ich już nie będzie, nie wiem, albo... Nie. Nie ma takich po prostu. Nie ma. Pytanie numer 5. Ja to przeczytam, a sami sobie wyciągniecie wnioski, jak to się składa zresztą. Według ciebie... Nie, to nie jest kwestia gramatyki, to jest kwestia bez sensu tych pytań. Według ciebie lepiej być wiernym jednym perfumom, czy mieć ich wiele? I teraz jest pytanie, jaki jest sens pytać o sygnaturę, skoro następne pytanie jest takie. Oj, no bo może tutaj chodziło o wielowymiarowość. Czego? No nie wiem czego. No też jest, tak mówię, bez sensu. W każdym razie, no, jaka jest twoja odpowiedź? Jedne czy wiele? Jeżeli się odnosimy do sygnatury, czyli wiemy, co chcemy, tak? Coś, co nas odzwierciedla. Coś, co nam się podoba, coś, co nas podkreśla, coś, w czym się widzimy. No to nie szukamy innych. To po pierwsze, nie szukamy innych, a po drugie, no to są perfumy, które musisz sobie zrobić sam, bo... Wiesz, no... Być wiernym jednym perfumom, tak, i milion innych ludzi, tych samych na świecie, którzy pachną tym samym, to tak trochę tak zbyt stadnie jak na sygnaturę. No to wtedy się wchodzi w niszę. Ale nisza... Myślę, że dołączę do jakiegoś stada, które pachnie tak samo, żeby się nie mył, ten mąż nie, nie był inny. Nisza jest z reguły, ma trochę inny profil zapachowy, jest jakby trudniejsza w odbiorze i nie jest to masówka. Kurczę, trudniejsza, jakie to są mądre słowa. Mądre słowa, trochę niższe przewąchane. Ale nie, ja jestem za bycie wiernym jednym. No bo tak naprawdę z tych, których ja najbardziej lubię i używam najczęściej, to mam tak naprawdę dwa. A reszta to dekoracja od czasu do czasu, żeby coś innego. Namówią mnie, weź się tym, bo nie pryska się, ja cię tym mam, to dla ciebie specjalnego. No i ładnie pachnie. No i ładnie nimi pachnie. Na szczęście to jest próbka i szybko się skończy. Nie będę musiał już przeżywać tego koszmaru. Zresztą masz też flakony. Które? A truzarni to co? Ale to jest jeden, z których lubię. Aha, a myślałam, że powiesz Yves Saint Laurent. Jeden z dwóch. Nie tamten, tamten to jest, ja go będę sobie trzymał, bo nie lubię, będę sobie go będę trzymał i on sobie tam leży. To jest taka, to jest pamiątka już, to nie są perfumy, które używam, to już jest pamiątka. A tak sobie dzisiaj pomyślałam, co by było, gdybym je stłukła. Tylko sobie pomyślałam, nic więcej. No, nie myj za dużo, to nie jest ta mocna strona. Mówię. Dobrze, numer 6. A ja? A ty, nie odpowiedziałam. Ja myślę, że ty wchodząc w moją ramę odpowiadasz na pytanie. A, to przepraszam, no dobrze. Nie, no wy wiecie. Jedne nie. Ja za bardzo lubię wąchać, poznawać zapachy, żeby się przyzwyczajać do jednych. Są takie, które lubię, takie już wam powiedziałam. Są takie, z którymi pewnie mnie łączycie. Ale gdybym miała się zatrzymać na jednych, to bym chyba umarła. Może kiedyś, zanim jeszcze zaczęłam tą przygodę. Ale przed chwilą mówiłeś, że nie ma perfum, bez których nie mogłabyś żyć, a teraz mówisz, żebyś umarła. Co ty to gadasz? No gdyby były takie, a nie ma takich. A przecież powiedzieć, że jakby ich brakło, to byś umarła. Co w ogóle ty? Jesteśmy przed 12, ale jak widzicie, ciągle jeszcze niektórzy. Nie, bo. Mieliśmy iść na spacer, na dwór, ale
Pogoda jest straszna. Pada. Bez sensu. Puściłaś kleksa i teraz nie wiesz, jak z tego wyjść. Dobrze, pójdę dalej. Skończmy tą żenadę. To jest ciekawe. Szóstka. I to jest tak bez sensu, że nawet po polsku by to nie miało więcej sensu. Perfumy, które bardzo chciałabyś używać, ale źle wybrzmiewają na twojej skórze. Tak, zgadzam się z tobą. To jest pytanie typu, jakie założysz spodnie i dlaczego zielone? Albo dlaczego? No nie wiem. W każdym razie, ja zacznę. Dobra, atakuj. Atakuj. Jak ty sobie z tym poradzisz? Jak sobie z tym poradzę? Normalnie sobie poradzę. Nie noszę czegoś, czego nie akceptuję, co na mnie źle pachnie, albo nie ma czegoś takiego. Muszę się dobrze czuć w zapachu. To jest pytanie, na które odpowiedź jest, kryje się albo w fizyce czarnej dziury, albo w czarach. Bo to jest niesamowite. Dobra, siódemka. Chyba, że ktoś jest masochistą i lubi się męczyć. Lubi się męczyć, na pewno musiał zrozumieć, że co chodzi. Egzystencjonalnie. Pytanie numer 7. No ja tu nie mam czegoś takiego. Ja mam dokładnie to samo, co... Nie będę udał, bo głowę rozbolę. Ja nie jestem w stanie zrozumieć tego pytania. Tak sprzeczne. Twoje największe zakupowe szaleństwo perfumowe. No co tutaj widzisz? Nie, mówię na tym, na tej szóstce jeszcze widziałem przez chwilę, bo to jest takie suche majtki na dnie morza. czekałam na jakieś takie złe to być. Ej, nie zawiodłeś. Na pewno niektóre rzeczy mnie przerażają. Wiesz, no uważam, że to zawsze internet zaczynają szkodzić ludziom, widzę. Numer 7. Twoje największe zakupowe szaleństwo perfumowe. Nie ma. Mam tylko jedno świętokradztwo, ale się nie przyznaję do niego. A to dla ciebie czy dla kogoś? Świętokradztwo to jest wydanie więcej pieniędzy niż posiadasz. I tyle. Dobra, ja już sobie przypomniałam. Tak. Mocno chodziło. Tak. Tak, kiedyś mi mówiłeś. Tak. I ten. Ja dwa razy wydałam dużą sumę na perfumy i nie żałuję. Fakt, że myślałam, zastanawiałam się, ale nie żałuję. Cieszę się, że są, cieszę się nimi. Wszystko w granicach. Ale ty to możesz nazwać, ja swojego nie nazwę nawet pod karabinem. Ty możesz nazwać, co kupiłaś. Bo to chyba pytanie domyślę, bo ono jest tak źle skonstruowane, że to jest otwarte właściwie pytanie. No to nie będzie otwarte. Ale jest tak otwarte, że bardziej otwarte nie może być. Więc to niech się ludzie domyślają. No dobrze. Pytanie numer 8. Czy perfumy potrafią zmienić ci nastrój, humor, w jaki sposób? To w jaki sposób mnie strasznie zmyliło, ale pierwsza część pytania to jest tak potrafią poprawić mi nastrój, jeżeli idę sobie gdzieś, maszeruję którędyś w jakimś celu nieokreślonym albo określonym. Nieokreślony. No dokładnie, to jak jest sobie tam pan Stefko, no, ludzie lubią być tacy niezorganizowani. To tak, jak coś ładnego będzie pachniało, i jeszcze jak się odwrócę i to ładnie pachnące jest estetycznie, wzrokowo, to mi się humor bardzo poprawia. Tak. Jednak ten świat nie jest zgubiony, jeszcze są ludzie, którzy mają gust. Mówisz o jakiejś pięknej kobiecie. Albo facecie, bo mężczyźni też są dobrze ubrani, też ładnie pachną. No to prawda. Więc to nie ma znaczenia, po prostu jak coś estetycznie dobrane. Jak się perfumy idą, bo facet są wzrokowcami, więc nie będę mówił, że ach, leżę na łączce, w strumyk płynie ptaszki śmiechu. Pachnie ładnie czy nie, ale wzrok, jak zapach pasuje do tego, co widzę, to tak, przywraca mi to nadzieję na świat. No i faktycznie ludzie, którzy coś robią w tym kierunku, którzy tworzą te perfumy i tworzą te ubrania ewentualne, jak tu ma estetycznie zgrywać się, to tak robią dobrą robotę. Bo nie ma nic gorszego jak śmierdzący kadzidłami hippies, który gdzieś tam się przebije jakaś nutka dobrych perfum, bo gdzieś się otarł o coś na ladzie w sklepie. O Boże. Czy ty masz coś przeciwko hippiesom? Tak. Są emocjonalni i śmierdzą kadzidłem. Nigdy nie widziałam. Znaczy nie buchałam śmierdzącego kadzidłem hippisa. Znaczy, że nie widziałeś hippisa prawdziwego. To by możliwe. Takie, wiesz, ja na mojej... Nie, tu nie mam na myśli rzeczywiście śmierdzącego kadzidłem hippisa, który gdzieś się o coś otarł, nie po prostu człowieka, który nie ma gustu.
Ja mówię, Buchstabligen, dosłownie, hippis. No a teraz chyba twoja kolej, bo już się zagadałem na śmierć. Moja kolej, no oczywiście, że poprawiają nastrój, mają wpływ na nastrój. Zresztą nawet zrobiłam takie filmiki na ten temat. To tak? Ciekawe. Mam swoje ulubione perfumy na pewne okazje. Ja wiesz, tu oglądam paznokcie, bo mam zadam ci pytanie pułapkę zaraz. A to nie jest tak, że kobiety wybierają perfumy do nastroju? A różnie. A to nie, a ty mówisz właśnie, że jest na odwrót. Dlaczego na odwrót? No to znaczy co, obudziłaś się zła i wtedy już perfumy czyśniesz się innymi i już nie jesteś zła? A różnie bywa. A różnie bywa. To nie ma różnie, albo działa, albo nie. Nie, czas, dlaczego? Czy no, zawsze działa? Czy perfumy potrafią zmienić ci nastrój? Potrafią zmienić, ale to nie znaczy, że za każdym razem zmieniają. Ale po co się używasz? Jeżeli używasz, to po to, żeby zmienić nastrój chyba. Skoro, bo tak, jakbyś nie miała używać nastroju, nie zmieniać nastroju, to byś nie używała perfum takich, a nie innych. Niektóre po prostu. Dlatego mówię, te pytania są źle skonstruowane. Ale o, nie, myślę, że już nie będzie nic lepszego, ale to jest jeszcze lepsze. Stare miłości perfumowe, które już dzisiaj nie używasz. Podejrzewam, że pytanie, że chodzi o to, ja muszę tłumaczyć, bo o co chodzi, bo ja muszę naprawdę wiedzieć, o co chodzi, bo dla mnie te pytania są... Ty jesteś mężczyzna logiczny, tak? Nie, te pytania nie mają sensu. Stare miłości perfumowe, chodzi chyba o to, że perfumy, które ci się kiedyś podobały, już ich nie ma? O co tu chodzi? Wytłumacz mi, żebym się wiedział, co mam powiedzieć. Przypuszczam, że tak. Bo wiesz, bo ja się teraz czuję jak na skrzyżowaniu. W prawo, w lewo, no. Drzewo. Nie, w prawo, w lewo, no. I nie wiem nadal, gdzie mam jechać. No to jeżeli wyjdźmy z założenia, że faktycznie perfumy, które już nie produkują, a lubię. Lubię. Salvador Dali, Black Sun. Zdecydowanie. Słuchajcie, no. To jest coś, co najbardziej tęsknię. Mam jeszcze taką kawałek relikta takiego, ale on już jest taki relikt dosłownie. Taka już jest resztka. Kapaleczka. Nie, wiesz co, ja chyba mam w tym. No to pokażesz mi później. Pokażesz mi. Powącham twój relikt. Ja bardzo lubię. Pamiętam, słuchajcie, kiedyś siedziałam gdzieś tam, właśnie rozmawialiśmy na ten temat. I przeszukiwałam internet, bo ja ci znajdę, co ja nie znajdę, jak ja znajdę. Znalazłam. Zobaczyłam na człowiek. Niedostępne. Tego cholernego bajta na binę wyświetleń odwiedzin. Tak, ale widzicie, cena była podana, nie było żadnej informacji. Ale najlepsze to jest to, że jak kupiłem pierwszy raz X lat temu, to zapłaciłem za jakieś takie strasznie śmieszne pieniądze. Ale naprawdę śmieszne, jakieś, nie wiem, przeliczyłem na polskie to jakieś 40 zł. A jak kiedyś patrzyłem, to 600 przekroczyły. No niestety, unikaty mają to do siebie, że ich cena rośnie. I perfumy, za które zapłaciłeś 40 zł, mogą teraz nawet po 300 chodzić. No wiesz, już nie wycisnę ich powrotem do butelki, żeby sprzedać, więc... Nie. Jako pamiątka. No a ty a ja? Masz... Oj, kopnąłem telefon. Kopnąłeś go. Cicho, wszystko będzie w porządku. Wytniesz se, o. Nic nie będę wycisnąć, bo nie mam tu mojego programu do obróbki. Nie wzięłam. Tak, jestem ciągle na urlopie. Vacation. Coś tam montowałaś na tym lapcioku. Tak, ale nie mój. Dobrze, w każdym razie. No to co? No to pewnie będziecie wiedzieli, że znowu się powtórzę. Alien Essence Absolute i Reset Collection. Ale to nie jest tak, że ja ich nie używam. Bo A Kawali? O Kawali to już wyjaśniałam, że nie wiem, jakie to były. W każdym razie używam je, bo mam je w zapasie i je używam. No. A pytanie numer 10 jest pytanie, które mogła zadać tylko kobieta. Które perfumy najbardziej odzwierciedlają twoją osobę na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy. Czyli z tych 100, które masz, które byś dzisiaj założyła? Dzisiaj? Dzisiaj, które bym dzisiaj założyła, na które mam dzisiaj akurat ochotę, to na pewno jest Girl of Now Lovely. Raz, że mam je, to są jedyne, które wzięłam we flakonie. I mam mnóstwo odlewek i próbeczek. Tak, będzie o nich niedługo. Bo nie lubię. To ja was teraz zniszczę. Najbardziej odzwierciedlałem twoją osobę na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy. No. Mydło własnej produkcji. No to będzie bardzo ładne mydło. To są...
One wizualnie jeszcze nie jest ładne, muszę nad tym popracować, ale jeżeli chodzi o trwałość, jakość i wstęp, to jest bardzo dobry. Ja sobie lubię sam mydło, bo... Tak, dziecko również zachwalało. Bo ja mam bardzo delikatną skórę w pachwinach i po prostu robią mi wszystkie rzeczy, robią mi krzywdę. No co, no robią mi krzywdę i tyle. No i dobrze, 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 dobrze. Mało kto umie Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze się nie karmił benzoesanem sodowym i jeszcze jest delikatny. Jemniki tak mają. Ten szlafroczek to dzisiaj taki jomnikowy, a ty wiesz? Ale ty dziobiesz dzisiaj. Oj, dziobiesz, dziobiesz. Coś chce ode mnie, jeszcze nie wiem co. No ale co, odpowiedziałaś już? No odpowiedziałam. Nawet cię nie słuchałem. I 11. To jest chyba najbardziej logiczna rzecz, którą można spotkać w tych pytaniach. Otaguj osoby, które chciałabyś, to dam, żeby odpowiedziały na te pytania. To będzie Eryka. Eryka, popatrz się trochę. Nie będę tutaj dodawać kolejnej osoby, bo jest nas niewielu, bądź wielu, a nie o wszystkich wiemy. W każdym razie, tak jak Ania powiedziała, jeżeli ktoś ma ochotę odpowiedzieć na te pytanka. Eryka, jak przez to przejdziesz, będziesz poszła terapii, nie bój się, przytulę cię. Brakowało wam go tutaj troszeczkę. Powiedzcie trochę tak. Nie. Polityczność poprawia. Nawet nie potrafię tego wypowiedzieć, bo jestem człowiekiem, który wali prosto z mostu. Nie pozwala na opublikowanie wszystkiego, co chcę powiedzieć na temat tego, co mnie tutaj zwróciło bardzo mocno uwagę, co mnie drażni. Jestem człowiekiem estetycznie wrażliwym, ale niestety, no, jeżeli chcesz być w stadzie, to musisz pewne rzeczy wyciąć. To jest Agnieszki kanał, niech sobie wyśnie na co chcę. Jak ja coś nagram, to będziecie mieli, to będziecie się dobrze, o wiele lepiej bawić. Nie będzie cięć, będzie prosto z mostu. Ale na Rumble, bo YouTube jest, to jest cenzura. Właśnie, Rumble. Jeżeli ktoś z was ma... Tam was powoli odsyłamy, przenoście się powoli, bo za chwilę nie będzie można powiedzieć żadnego słowa typu pierd albo kupa, bo będzie cenzurowane wszystko na YouTubie. No Facebook już nie zalicza GDPR-u. Facebook już wypada w kategoriach. No, także YouTube za chwilę umrze. Może nie w Polsce, bo w Polsce to będzie jeszcze przez wieki trwało, bo potem ludzie ładują takie na YouTube, że trzeba trzymać to społeczeństwo jakieś. Ale to nie jest przyszłość, to już nie jest przyszłość, to już jest przeszłość. Nawet ja, ale w przeszłości o tym wiem. Tak. A ja jestem ten, co tak za szybko jest zbić w razie wojny. To już coś. W każdym razie dzięki ci, że byłeś tutaj i odpowiadałeś razem ze mną. Przeszliśmy to together. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i... Co, jak to przeszliśmy? Together. Dobrze mówię? W Rosji się sprawdzisz. I think you deserve for a drink.